Jesteśmy tu już niemalże na granicy, znaczy w sumie już na granicy z Niemcami tak naprawdę. Jest zima, jest zimno, miejmy nadzieję, że będzie spokój, gwiazdka będzie spokojna, nic nam się nie stanie. Niemcy nie przeprowadzą żadnej wielkiej ofensywy i wszystko się skończy szczęśliwie. Pełny gaz, jedź, jedź, jedź! Pierdolnij, proszę, pije zajebno, no ty... Jaki oszust! Trendy, jak? A to co? Może jakiś King Stiger? Rozpierdol ten transporter na litość boską! Wstępny załatwiony, stary jest załatwiony. Zabraliśmy sobie kompanią Baker, chyba zmechanizowaną, do Sandwit, tego skrzyżowania, no żeby odciąć większość tych już niemieckich terenów na zawsze. I nagle specjalizacja majora się odblokowała akurat w Sandwit na 7 tur. Co to daje? Dowodzenie batalionu i szkolenie majorów jest darmowe. Zdolności do ustalenia punktów odwrotu zwiększają produkcję zasobów. O kurde, czyli pan major jest za friko z tego, co rozumiem, i jakieś tutaj... Szkolenie majorów jest darmowe. Kurde, fajne tak naprawdę. Tylko mamy 7 tur na to. Czyli tak, jakbyśmy spróbowali to obejść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, byśmy dali radę. Ale Fox, jak na przykład tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, dojdziemy w 5 tur. Baker w gotowości. Tak, na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, już nie będziemy mieć żadnych... O, jeszcze kolejne wydarzenie. Specjalizacja porucznika. Gdzie tym razem? Tutaj. Specjalizacja mamy tego majora, porucznika. Ale wątpię, żeby nam tu udało się w jakimś sensownym czasie dojść. Zwłaszcza, że teraz musimy zaatakować. Ale zanim to zrobimy, jeszcze coś tutaj sobie weźmiemy. Koordynacja to jest gówno. To nie na tą misję tak naprawdę, przyzwanie tej grupy. Te czołgi może byłyby fajne tak naprawdę, tylko drogie, straszny złom. A ten ostrzał artylerii, co to jest tak naprawdę? Skordzyd ostrzał spoza mapy. Mniejszy obszar, większą liczbą pocisków. Chwilowo ogłuszone pojazdy. Ostrzał prowadzony jest jeszcze większą liczbą pocisków, czyli... No ostrzał, 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 prawda? Ale my może faktycznie spróbujemy sobie ogarnąć tą grupę bojową, tylko no trochę drogie to będzie i zabrakło nam jednego punkcioszka, niestety. I myślę, że jeszcze można byłoby więcej pocisków dodać i tańsze, to jest praktycznie tyle co nic. I te dwie rzeczy już za 70, kurde, troszeczkę boli. No ale... No kij. Weźmiemy tak rzeczy, zrobimy. I atakujemy na... Sandwit. Na skrzyżowaniu. Standardowe siły wroga, większe doświadczenie wroga. No zobaczmy, to będzie chyba głównie do obrony, tak mi się coś wydaje. Miejscowość Sandwit ma dla Niemców strategiczne znaczenie. Dzięki swemu położeniu łączy Niemcy przez dolinę Losheim z wieloma szlakami transportowymi w tym regionie. W grudniu miasto zostało zdobyte przez 5. Armię po zajęciu bla 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 bla. Spodziewamy się silnego kontrataku, a utrzymanie Sandwit pozbawi Niemców kluczowego węzła i ich sieci zaopatrzeniowej, co utrudni im udzielenie wsparcia siłom na tym obszarze. Na podstawie tego, jak dobrze zabezpieczyć terytorium podczas misji. Ciekawe. Zatrzymaj niemieckiego narodu, utrzymaj kościół. Dobra, raport sytuacyjny jak brzmi. I mamy tą specjalizację, przypominam, majora. Mam nadzieję, że zdobędziemy. Szwaby próbują odbić Sandwit. Nasi żołnierze ledwo się tam trzymają. To ważne skrzyżowanie dróg w tym rejonie i węzeł naszej blokady. Więc nie możemy go stracić. Zbierz kogo się tylko da, dotrzyjcie tam i wzmocnijcie ich pozycję. W tym rejonie znajdują się trzy kluczowe miejsca. Kościół, lokomotywownia i skrzyżowanie. Obrońmy je, a utrzymamy cały teren. Lokomotywownia. Zwiad lotniczy wesprze cię w miarę możliwości. Oczekuj informacji o ruchach wroga i zgrupowania sił. Użyj tych danych, by się ustawić i nie rozciągaj własnych linii, ganiając szwabów. O, nie rozciągaj własnych tych, ganiając. No dobra, do ataku. Czyli nie możemy tamtego. To jest typowa misja na obronę. Mówię, najlepsi do wszystkiego byliby rangersi, bo nie wiadomo, przyjedzie czołg, sru, przyjedzie coś na blisko, sru, 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 z Thompsonków, no ale niestety. Miasteczko Sandwit, leżące na ważnym skrzyżowaniu w pobliżu wejścia do doliny Losheim, jest celem rozpaczliwego natarcia Niemców. 21 grudnia, po wielu dniach wyniszczających walk, nasi żołnierze musieli wycofać się w obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej wroga. Nasi ludzie przegrupowali się i odbili miasteczko, rozbijając siły wroga. Teraz dzielnie bronią strategicznych miejsc i przygotowują się na silny kontratak Niemców.
Silny kontratak, to mi się trochę nie podoba. To jest dobry lektor, to prawda, Marcin. Za 3 zł można dobrze zjeść. Nie tylko. Czas nawet. Nagli, więc będę się streszczał. Musimy bronić 3 miejsc w Saint-Vit: bocznicy kolejowej, kościoła i głównego skrzyżowania. Rozstawcie wszędzie ludzi. Zróbcie wszystko, żeby odeprzeć Niemców. Nie mogą zdobyć Saint-Vit. Saint-Vit, nie mogą zdobyć Saint-Vit. Dobra. Co my tu mamy, tak jak patrzę? Ambulans, mamy gdzieś ambulans, tu jest ambulans. Trafiły na front. Więc za, od razu zateguj tutaj. O. No właśnie, kim ty w ogóle kurwa jesteś? Pajacu. Yeah, dziękujemy za suba na żywo. Jednostek tyłowych gotowa do działania. I tego, ambulansik uzupełni ich tam wszystkich. Uspokójcie się. Zaraz będzie. Kierowca. A tutaj co nam zostaje? No tylko te umocnione pozycje robić, nie? Wszędzie. W każdym tym powinien być jeszcze jedna umocniona pozycja. Nie, zaraz, nie wy. Wy wsiadać. I będą atakować ze wszystkich stron. To jest dosyć takie przykre. Dobra, i pierwsze stanowisko robimy tutaj. Działo przeciwpancerne, szybko! Kierowca, do roboty! Jedziemy. Jeszcze jedni tutaj się pojawili, chłopaki. Dalej, panowie, ruszamy. Dobra, zakładamy, że raczej ten... Nie będą chyba atakować pancerami, nie? Przygotować się. A przynajmniej miejmy taką nadzieję. Są na wiele krótkie, jesteście stosowani do drogi. Dobra, idziemy! Jasne. Idziemy! Tutaj od razu 50 montujcie. Na tym stanowisku. Ruszamy, naprzód! Pośpieszcie się, idziemy! A tutaj można byłoby tak naprawdę spróbować tego. Jakieś cheaty porobić. Mamy w pogotowiu rozpoznanie powietrzne. Powinni być w stanie poinformować nas o ruchach wroga. Gotowi do akcji. Na naszym na stanowisku stronę jest sprzęt gotowy do użycia. Stary. O, tak się rozłóż. Brakuje trochę zasobów ludzkich. Dobra. Świat lotniczy właśnie wykrył Niemców zbliżających się do waszych. Nadchodzą! Bądźcie gotowi! Nadchodzą! Przygotować się! Walczcie z całych sił! A tutaj w ogóle jakaś taka dziura jest, trzeba będzie ją chyba zategować. No dobra, posłuchajcie. No dobra, wstawać panienki. Wstawać panienki. Bierzcie sprzęt! Ruszamy! Zróbcie tylko kawałek, jak tam walicie już wszędzie. Tak, dopóki mamy te karabiny maszynowe, nie powinno być to jakoś super dużego problemu. Wszystkich ich powinniśmy... Zreorganizuj linię! Ogarnij ludzi! To był tylko atak próbny! Niedługo tylko... tu wrócą! Atak próbny! Dobra. A ty teraz jedziesz. U mnie tutaj też uzupełniamy wszystkich. Mamy ten transporter z góry chyba. Tak, tędy wydaje mi się, że nie przejdą, więc to jest jedyne miejsce, z którego mogą nas denerwować. Zbieramy się, panienki. Ruszamy. Dobra, ruszaj. Mamy już świeżaków. Mamy już świeżaków, no. I na środku działo przeciwpancerne będzie potrzebne. Niemcy atakują lokomotywownie. Szybko się zbliżają. Odbiór. Lokomotywownie jest atakowana przez Niemców. To dawaj jeszcze jedne siły tam, podeślij mi. Mobilna grupka to jest bardzo miła rzecz, ale taka właśnie jakby w teorii. Uspokójcie się i... Dobra, ruszaj. A w rzeczywistości to może wyjść różnie. Różnie, bardzo różnie. Potrzebujemy tak, działo przeciwpancerne. Jedno jest tutaj, drugie jest tutaj. Boję się o to działo. Za tego jest troszeczkę. Za blisko. I są problemy. Co jest? Co to ma być? Jak? Co to za... Aha, dobra. Teraz już rozumiem. Ambulans. Jedź mi od razu tutaj. Ty też możesz tu przyjechać. Patrzcie, jakie oszusty. Zapakowani! Mamy drużynę strzelców kawalerii gotową do walki! I tutaj jest jeszcze jakieś przejście. Nie widzicie, jacy to są oszuści niemieccy. Czas ucieka! Pośpieszcie się! No, ten transporter jak tu wjedzie, to on pewnie wszystkich tutaj rozwali.
Dobra, ale o tym nie wiedziałem, widzicie? I to jest właśnie to, że takie coś trzeba po prostu wiedzieć, nie? Co? Rozwalili nam silnik, bo to pancer gówno jeży. Zapomniałem o nich. Dobra, tutaj chyba ich przyblokowaliśmy. No właśnie, oni już muszą biec tamtędy, a tutaj też zaraz ich. Uwaga! Wróg zbliża się w stronę kościoła i skrzyżowania! Dotrą do was lada chwila! W stronę kościoła i skrzyżowania już jedzie jakiś tego puma. I tutaj. Dajemy wam priorytet na pojazdy. Biegiem, dotrzeć tam! Biegiem! A was, wysiadka. I naprawa. O! Dobrze, rozpieprzeni. Puma wjechała na centymetr. To jest coś, czego nigdy nie chcemy widzieć do końca. I git. Tak, wy musicie tu zrobić stanowisko na pewno. Dobra, ruszać. Jak tam dajecie radę, chłopaki? Dajecie. Mniej więcej. Tak, tutaj zaraz przyjedzie transporter, więc to nie jest już taki problem i na pewno kolejny ten. Znaczy kolejny, no tak naprawdę pierwszy. Tutaj cyk, cyk, wsiadamy chłopaki, jedziemy. Kupuj na niebie, często bywa taniej. Mam nadzieję, że święta będzie w co grać, no niestety. Uzupełniamy, no tutaj ładnie ten KM wszystkich tyra. Wy do oczywiście do środka. Mocnisz na stanowisko konkretnym sprzętem. O, tam jakiś ranny. Musiał się poczołgać. Kierowca naprzód. Dobra, wydaje mi się, że najsłabiej jest chroniona tego. Wyznaczyć punkt ostrzału na tym stanowisku. Baterie gotowe. Lewa flanka. Uważaj się na skrzyżowanie. Wróg kieruje się na wasze pozycje. O kurde. O kurde. Zwijamy się. Nadjeżdża dużo pancernego gówna. To jest ten przykra rzecz, która mnie tu czeka. Od razu biorę. Koordynacja. Pozycja. Ognia! Ognia, ognia. O! To ładnie rozwaliło. Ale teraz w dupę. Walnij go. Uzupełniamy straty. No widzicie, tylko to jest tak naprawdę największym problemem. Wróg uruchomił urządzenia zakłócające. Blokują komunikaty zwiadu lotniczego. Znajdźcie ten sprzęt i go zniszczcie. Łączność nie działa. Nie możemy się połączyć z wywiadem batalionu. Niemcy blokują nasze częstotliwości radiowe. Znajdźcie ich urządzenia zakłócające i zniszczcie je. Aha, okej. Okay. To jest ciekawe tego, jakiś zwrot akcji z dupy. Jakieś problemy psychiczne mają tutaj. No stoi sobie jakiś tutaj zło. A i mam w ogóle limit tego, czyli jakby coś tutaj pancernego przyjechało, to jesteśmy w dupie kompletnie. Mam dużo amunicji, musimy wycofać tych i tych. A czemu wy w ogóle tyle dostaliście? Dobra, no trzeba będzie artylerią tam pierdolnąć. Albo ewentualnie tym. Zabierzmy się za to. Dobra. No dobra, to zrobimy tak. Wy tutaj poczekajcie, a tu. Baterie przygotowane do skoordynowanego ostrzału. Czy ja mogę to na ślepo rzucić? Nie mogę, a szkoda. Trzymajcie się razem. Wy, a pewnie nie odblokowałem wam stojaków. To by się spodziewał. Gotowi do walki. Biegiem. Atakują nas. Tu nie mam zbyt dużo sił. O, główne działo zniszczone. Rozwal go. Jeszcze raz. Dobrze. Pierdolni tym. Stopiątki. Wszystkie baterie. Ognia. Dobra, i uciekajcie. I zobaczmy. No już. Poza kontrolą. Dawać bazuczki wszyscy. Zdobyłem poziom doświadczenia. Ho, 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 jak ja się cieszę. Obsadzić ten. Dobra, ruszać. Bierzemy was. Gotowi do akcji. Na drodze, którą taktykę najczęściej biorą Brytyjczycy? Motikowadu, który według ciebie jest skuteczniejszy? Kurde, oba są bardzo fajne, którą częściej biorą? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, no. Chyba... Młota mi się wydaje.
Wydaje mi się, bo jest bardziej jednak ten o, niby do ofensywy bardziej się nadaje, ale tak naprawdę i dużo razy widziałem od widzów, nie? Że na spokojnie. Wróg zbliża się w stronę kościoła i skrzyżowania. Dotrą do was lada chwila. O, zarąbiście. W którą stronę ty się, stary, jesteś obrócony. A tutaj? Główne działo zniszczone, ciekawe. Transporter. Tam też coś słyszałem, że już się spaliło. No właśnie, na razie dają radę. Ten ambulans trzeba będzie stąd zabrać. Wy tu idziecie, to już idźcie tutaj. A ty, stary, nie masz już amunicji na nic. Dajcie magazynek, dajcie dupy. Zrób bazuki, chyba kowadło. No nie, mi się wydaje, że taktyka młota jest raczej bardziej, że taktykę kowadła bardziej tego, jak to się zwie. Tacy ludzie, którzy, wiesz, tak się boją bardziej. O, tak bym to nazwał. Ktoś jest ranny, ty jesteś ranny. A młota bardziej ci co chcą przywalić. No i zależy od sytuacji. No nie da się tego wszystkiego, to jest tak skomplikowane, że nie da się, nie da się. Dobra, ładnie eksplecie, jak tam siła. Też nie najgorzej. Które w ogóle siły wroga już są na wyczerpaniu dosłownie. A ten ambulans trzeba będzie stąd zabrać i tam przesunąć. No i tutaj liczyć tylko i wyłącznie na to. O, znowu zwiat przeleciał. Lokomotywownia, no szkoda, że... O Jezu, szlug. Wytoczyli przeciwko nam wszystko, co mają. Utrzymać pozycję! Wszystko, co mają? Jakim prawem? Zmierzyć zasięg i strzelać! O, fuck. To niezły szlug. Masz jakiś tego? No, wiadomo. Weź ty się obróć. Jedno z naszych stanowisk jest pod ostrzałem. Pod ostrzałem, pod straniem w banie. Dobra, no poza kontrolą niestety. Ty możemy walić czymś tym. Bo tu też granacik, jeśli to jest chyba ostatni atak nawet. Więc nie powinno być aż tak źle. No to też było tak... Zdaje się, że to był ostatni. Ech. Dobra robota, panowie. Naprawdę zdobywacie tu doświadczenie. O matka, dobra. To było strasznie chaotyczne, ale jakoś się udało. Jakoś się udało, myślałem, że będzie gorzej. Ale taka też, wydaje mi się, że powinno być to zrobione, że najpierw na przykład dzięki temu, że zniszczyliśmy te główne jakieś zakłócające, czy co to było, no to wtedy zawczasu wiemy, co nadchodzi, nie? A nie, że ja muszę tam przerzucać nagle na tego. O, widzicie. Do komet, no właśnie, komet, to jest prawda. A tymczasem tutaj specjalizacja została zdobyta, siła kompanii tylko minus 6, czyli również bardzo, ale to bardzo dobre. No gdyby pod koniec ten transporter nie wybuchł, to pewnie jeszcze lepiej by było niestety. Plus 50 doświadczenia, też bardzo ładnie. Sunvit na skrzyżowaniu, złoty medal został zdobyty. Lubię pisać do ciebie w takie dni jak ten. Okopaliśmy się w Sunvit i odparliśmy Niemców. Morale jest wysokie, ale wiem już, że na wojnie niedługo to trwa. Tak, zdaje się, że dobrze idzie. Chłopaki z Baker włożyli w to całe serce. Zrobili wszystko, żeby pokonać Niemców. Oczywiście ponieśliśmy straty, ale moi ludzie sobie z tym poradzą. No. Co to za straty, stary? Dobra, i dokąd uciekniecie? O. Mogło być gorzej. No ale to już sobie zobaczymy, co i jak tutaj będzie działać. To na razie tyle. Jak widać, udało się kompanii Baker Sunvit, nawet właśnie nie ponosząc, przy tym najważniejsze moim zdaniem jest nie ponosić strat. Exp to jest drugorzędna sprawa, no i oczywiście zadanie dodatkowe dla rekwizycji chyba, czy co to tam chodzi. No i złote medalki też byłoby fajnie. Amen. Dobrze, to była kolejna dobra misja. Co następnym razem, czy może tutaj? Tego Auren? Jeszcze nie wiem, pewnie zadecydujemy sobie potem, ale to na razie tyle. Dzięki wam za uwagę i do następnego.